Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach. Szczęść Boże, za chwilę rozpocznie się 11. edycja lubuskiego Orszaku Trzech Króli. Bardzo nam miło z tego powodu, że aż tylu Państwa zaszczyciło nas swoją obecnością. W tym roku ten orszak jest dedykowany czterem panom, których już z nami nie ma. Jest dedykowany świętej pamięci panu Stanisławowi Szymkowiakowi, wieloletniemu organizatorowi orszaku. Jest dedykowany panu Gerardowi Nowakowi, wielokrotnemu reżyserowi tego orszaku. Jest także dedykowany świętej pamięci panu Andrzejowi Stolarskiemu, wieloletniemu kierownikowi produkcji tego orszaku oraz panu Piotrowi Banachowi, który przez wiele lat tworzył dokumentację telewizyjną orszaku. Szanowni Państwo, zbierajmy się bardzo proszę tutaj na wysokości ulicy Bankowej, bo tutaj będzie najlepsza widoczność, więc tutaj wszystkich Państwa zapraszam. Za chwilę, żeby rozgrzać troszeczkę tę atmosferę, która nam dzisiaj towarzyszy, zagra dla nas mini recital kolęd Maciej Wróblewski, na pewno znany wszystkim zielonogórzanom, a jeżeli nie wszystkim, to zdecydowanej ich większości. To se on, proszę bardzo, w pięknej czapce, proszę o wielkie brawa, Maciej Wróblewski. Maciej Wróblewski, a ja przypomnę Państwu i będę to przypominał jeszcze kilkakrotnie o zachowaniu dystansu społecznego. Przypominam, że w dalszym ciągu znajdujemy się w okresie pandemii, stąd też starajmy się zachować między sobą przynajmniej 1,5 metra odległości. Powtarzam, starajmy się zachować pomiędzy sobą przynajmniej 1,5 metra dystansu. No, chyba że ktoś mieszka pod jednym dachem, wtedy taka konieczność nie istnieje. Przypominam również Państwu o tym, że na trasie orszaku znajduje się trochę przeszkód. Znajdują się kwietniki, znajdują się lampy, znajdują się ławki. Bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi. Bardzo również proszę o zwrócenie uwagi na najmłodszych uczestników orszaku, ponieważ w tłumie bardzo łatwo się zagubić. A teraz zapraszam, mini recital kolęd, Maciej Wróblewski. Gdy się już wieczerze zje,
wiozą liczne głosy, samotnie kolędować źle. Dla ciebie miejsca
nie było. Musiałeś szukać żłóbeczka. Nie było miejsca, choć chciałeś wszystkim otworzyć swe serce. I kres położyć miłośnie. Ciebie w niejednej człowieczej duszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Podziękujmy bardzo, bardzo gorącymi brawami. Jeszcze z Maćkiem Wróblewskim się dzisiaj spotkamy. Szanowni Państwo, dzisiaj podczas orszaku czeka Was bardzo, bardzo wiele niespodzianek. Staraliśmy się je przygotować nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Spójrzcie, tam na balkonie siedziby Gazety Lubuskiej anioł sypie śniegiem. Takie anioły będą Was spotykać w tym roku na trasie orszaku prawie co chwilę. Szanowni Państwo, a teraz rozpoczynamy pierwszą naszą scenę jasełkową, scenę pasterską, ale stało się już tradycją, że każdą z tych scen rozpoczynają słowa Ewangelii.
o odczytanie słów Ewangelii przed pierwszą sceną, bardzo proszę księdza prałata Jana Pawlaka, dziekana dekanatu pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi. Śpią pasterze na hali, nie widzą łuny w oddali. Trzej królowie od wschodu, tu z darami, ofiarami, każdy swego narodu jadą z licznymi dwory. Pasterz Maciek na pasionku gwiazdę z ogonem ujrzał w oddali i gromadę aniołów, co pięknie śpiewali. Do kata, już koniec świata.
źle z nami. Nie bój się, nie bój. Maćku pastuszku, jakeś ty, takem ja uboga służko. Zwiastujęć wesołe lata, że się wam Zbawiciel świata w Betlejem narodził, tak sławnym mieście. Więc jego czym prędzej przywitać, wierzcie. Stachu! A czego? Wstawaj! Co złego? Nie złeć to. Ino gdzieś wdzięczne głosy. Oj, wierz mi, w ogniu całe niebiosy. O nieszczęśliwa ta godzina, smutnać to będzie jakaś nowina. Mój Maćku, mój ślicny, cóż my uczyniwa? Ja myślę najlepiej drugich pobudziwa. Ty poczekaj no trochę, nie choć jesce Stachu. Może nadaremno narobiłbyś strachu. Sam sobie nie wierzę. Może mi się mazy. Trzeba by uważać, co się to tu zdazy. Jakiego kaduka będziesz dłużej czekał? Jak krzyknę na drugich, sam będę uciekał. Bartek, Szynek, Walek, Wojtek, Jasiek, Kuba, autu wstańcie prędzej, bo nad nami zguba. Gwiazdy na niebie, szałasy w kolebie, blebną, cichają, muny czekają. Yeah.
Formuje się czoło orszaku. Dołączajmy do nich sukcesywnie, powoli i ruszajmy w kierunku skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą Kupiecką, gdzie będzie rozegrana następna scena jasełkowa. Thank you.
Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 000 produktów w konkurencyjnych cenach.